Cześć wszystkim, z tej strony Stachu. Opowiem wam ciekawą historię, która mi się dzisiaj przydarzyła. Poszukiwałem okazji na nasz kanał, poszukiwacza okazji, no i przeglądałem lokalne oferty. A było to dokładnie wczoraj wieczorem. Znalazłem ofertę na PlayStation 4 w pełni sprawną, prawie nową, pół roku używaną, za 400 zł. No i zaznaczyłem do obserwowanych. Dzisiaj rano sprawdzam tą ofertę, patrzę, że jest aktualna, patrzę, co sprzedaje jeszcze ta osoba. Kolejna super oferta, głośnik JBL Charge 3 za 260 zł. Pierwsza sprawa to oczywiście cena, która śmierdziała na kilometr, ale gdzieś tam dopuszcza się myśl, że może jednak to jest ta właśnie niepowtarzalna okazja, która trafia się raz na tysiąc. Druga sprawa, no to już tutaj tak jakby włącza się lampka, że jest coś nie tak, nie ma kontaktu telefonicznego ze sprzedającym. No i trzecia sprawa, konto założone w tym miesiącu, w tym roku. Także no te trzy rzeczy tak jakby utwierdziły mnie w przekonaniu takim, że może być to no po prostu no ściema. No ale postanowiłem sprawdzić, co będzie się działo. Może wam pokażę, jak to wyglądało. Składam sprzedającemu propozycję. Witam, proponuję 500 zł za konsolę i głośnik. Jeszcze dzisiaj mógłbym podjechać z gotówką. Witam, jestem aktualnie na święta w Warszawie i wziąłem ze sobą konsolę i głośnik. Robi pan przelew na 520 zł i wysyła mi potwierdzenie. I idę w ciągu 10 minut na pocztę wysłać. Pasuje? No jak to przeczytałem, no to już po prostu oplułem się herbatą. No ale brniemy dalej, zobaczymy co on tam wymyśli. Okej, super, to poproszę o numer konta. W jakim ma pan banku? PKO BP. Wie pan, co to 6-cyfrowy kod BLIK? I tutaj ważna uwaga, to się powtórzy w dalszej części filmiku. Zwróćcie uwagę, jak jest napisane BLIK. Prawdopodobnie OLX stosuje jakieś filtry, które wyłapują próby naciągnięcia, wyłudzenia, oszustwa w treści właśnie konwersacji. I celowo zostało to rozbite na dwie części po to, żeby no, system nie zablokował tego sprzedającego, tego oszusta. Okej. Możemy zrobić tak, że pan poda mi kod, ja go wpiszę i pan zaakceptuje, bo pieniądze będę miał po paru sekundach i jakoś za 15 minut idę na pocztę wysłać. Czekam na odpowiedź. Uważam, że to jest świetna oferta. Wchodzi pan czy nie? No, no nie muszę wam mówić, że po przeczytaniu czegoś takiego to po prostu ręce mi opadły, że no, ktoś w tak perfidny sposób próbuje tutaj kogoś naciągnąć. Ale zdaję sobie sprawę, że czasami w takich sytuacjach po prostu zdrowy rozsądek odmawia posłuszeństwa i być może ktoś po prostu na coś takiego się złapie. No pan tak jakby widać, że próbuje przyspieszyć tempo, żeby stworzyć wrażenie takiej super oferty, że on może zaraz komuś innemu to sprzedać. Widać to po częstotliwości wysyłanych wiadomości. Bardzo mi zależy, żeby to sprzedać. Mogę zejść z ceny lekko. No i on odpisuje za około pół godziny, bo muszę z konta żony podać blik, bo na moim koncie jest tylko 400 zł. I zdarzyła się taka sytuacja, że prawdopodobnie przez to, że użyłem tutaj słowa blik, nierozdzielonego, chciałem zrobić właśnie zrzut ekranu z oferty, ale wchodząc z powrotem na jego rzeczy, zostały tak jakby usunięte te oferty. Ale nie została zablokowana możliwość konwersacji tutaj przez OLX, no bo dalej on pisze. Okej. Możemy zrobić tak, że puszczę za 400 i 120 za pobranie. Okej? Proszę kod BLIK. Spójrzcie, znowu jest BLIK rozdzielony spacją, także nie był to przypadek. Okej, podaję BLIK. No, grzechem było nie zażartować sobie z niego. Także wymyśliłem bardzo ciekawy kod BLIK. 997-112. Zły kod. Proszę podać ponownie. No, brnąłem dalej tam. Sorki, wykręcałem 997 i mi się ekran przełączył, a potem 112 i to samo. Uwaga, generuje BLIK ponownie. O co chodzi? 112, 112.
Rozumiem, że nie chce pan kupić, tak? Nie rozumiem, o co panu chodzi. Dlaczego pan nie chciał kupić, tylko się bawi ze mną? Okej. Poczekam, jak pan wróci z Warszawy i podjadę na... Przykro mi, ale cena jest tak niska, dlatego że muszę mieć dzisiaj pieniądze. Więc albo odbiór w Warszawie, albo wysyłka. Jestem urodziny, nie pracuję aktualnie, więc w każdej chwili mogę pójść wysłać. Bardzo liczył na to, że jednak podam mu ten kod blik, tak jak widać. No i napisałem mu jeszcze ostatnie zdanie. Mam kuzyna w Warszawie, mógłby dzisiaj wieczorem po pracy podjechać do pana. Jeżeli pasuje, to poproszę o adres i numer telefonu. Ale tu jeszcze ciekawostka, bo po paru godzinach sprawdziłem ponownie, czy ktoś wystawia w tej dzielnicy taką konsolę. I trafiłem na bardzo podobne ogłoszenie. 50 zł droższa oferta, czyli konsola PlayStation 4 za 450 zł. W zestawie dwie gry. Opis był bardzo podobny. Nawet tam chyba dwa zdania z opisu były identyczne jak w ofercie dotyczącej tej konwersacji tutaj. Tylko że tam oczywiście był dopisek, że tam są w zestawie dwie gry, że możliwość negocjacji. Ale po chwili zostało usunięte zdjęcie i oferta też za chwilę zniknęła. Jak sami widzieliście, był taki moment, że no, bardzo podekscytowana osoba mogłaby po prostu podać ten kod blik, no i transakcja zostałaby być może zatwierdzona. No to chyba tyle na dzisiaj. Filmik jest ostrzeżeniem dla wszystkich poszukujących niebywałych okazji. Bądźcie bardzo czujni i no, nie dajcie się naciągnąć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.